Skończyliście? Ta już gotowa, panie profesorze. Gdzie ją postawić? Może od razu załadować na samochód. Podczas wykopalisk prowadzonych w starożytnych ruinach dwoje młodych archeologów, Derek i Margo oraz ich pomocnik Moki, wpadli nagle w wir ruchomych piasków. Kiedy pył opadł, zobaczyli, że znajdują się we wspaniałej, ogromnej grocie pełnej wielkich posągów i dzieł sztuki stworzonych przez dawną cywilizację. Na końcu groty znaleźli wielkie drzwi, a na nich napis: ten, kto przekroczy ten próg, wkroczy w inny czas. Hanna-Barbera przedstawia film z serii Historie biblijne. Stworzenie świata. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. A Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy to rzekł Bóg: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg oddzielił światłość od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł: niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj ono oddzieli na zawsze jedne wody od drugich. Gdy tak się stało, Bóg nazwał to sklepienie niebem. I to był dzień drugi. A potem Bóg rzekł: niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech ukaże się sucha powierzchnia. Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg, widząc, że były dobre, rzekł: niechaj ziemia wyda trawy, dające nasiona i drzewa owocowe. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone. Bóg widział, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień trzeci. A potem Bóg rzekł: niech powstaną ciała niebieskie. Słońce i księżyc, aby oddzielały dzień od nocy i aby wyznaczały pory roku.
a widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął dzień czwarty. Potem Bóg rzekł, niechaj zaroją się wody żywymi istotami. Tak stworzył Bóg wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe. I Bóg stworzył wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął dzień piąty. I stworzył Bóg istoty żywe różnego rodzaju. Dzikie zwierzęta. I wszelkie płazy ziemne. I widział Bóg, że były dobre. I rzekł, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Wtedy to ulepił Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. I Bóg dał człowiekowi władzę nad wszelkimi istotami żywymi na niebie i na ziemi. I tak upłynął dzień szósty. Siódmego dnia Bóg odpoczywał. Wtedy pobłogosławił w siódmy dzień i uczynił go świętym. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił i dał mu na imię Adam. I kazał Bóg Adamowi uprawiać ogród i doglądać go. I pozwolił Adamowi spożywać z wszelkiego drzewa tego ogrodu wedle upodobania. Z jednym wyjątkiem, nie z tego drzewa. Nie z drzewa poznania dobra i zła. Bóg ostrzegł Adama, że po zjedzeniu owocu tego drzewa będzie znał dobro i zło i że niechybnie umrze. Ty tam! To bardzo ładne jabłka. Oczywiście, sam sadziłem to drzewo. U mnie rosną tylko bardzo ładne jabłka. A może są kwaśne? Kwaśne? U mnie? Są najsłodsze w całej krainie Nod. Na pewno nie. Masz, spróbuj. No, i co, mam rację? Kwaśne. Kwaśne? Niemożliwe. Margo i Derek nam powiedzą, czy są kwaśne, czy nie. W życiu nie jadłem takich jabłek. A, sam widzisz, przecież od razu mówiłem. Trudno, muszę przyznać, że myliłem się, a pan miał rację. A, no i mu udowodniłem. Hej! Wracajcie, natychmiast! Wykiwaliście mnie! Wracajcie! Thank you.
chyba nieładnie postąpiliśmy. Masz rację. Ale byliśmy głodni. Gdzie my jesteśmy? Gdzie? Nawet nie wiem, kiedy jesteśmy. Z przyjaciółmi by się nie zgubili. Będziemy ich przyjaciółmi i pozwolimy im się przysiąść? Tak, niech się przysiądą. Ale tylko jak będą cicho, a ty będziesz dalej opowiadał. Opowiadałem o stworzeniu świata. Jesteśmy w krainie, która nazywa się Nod. Na wschód od raju. Raju? To znaczy od tego rajskiego ogrodu? Zgadłeś, chłopcze. Widzicie te cztery rzeki? Piszon, Gihon, Tygrys i Eufrat. No, i co to znaczy? Według Biblii te wszystkie wody nawadniały rajski ogród. Ten prawdziwy raj? To tam Bóg? Tam Bóg stworzył świat. Ale ja myślałem, że to tylko legenda. Nie, on opowiada prawdziwą historię. Przestańcie już gadać i słuchajcie. O, przepraszam, niech pan mówi dalej. Skończyliśmy opowieść tam, gdzie Bóg skończył pracę szóstego dnia. I ma teraz dzień odpoczynku, po ciężkiej pracy przy stworzeniu człowieka. Jak to było z kobietą? Tak, co z nami? Właśnie miałem o tym mówić. Bóg nie tylko kazał człowiekowi zajmować się ogrodem, ale także dać nazwy wszystkim zwierzętom. I tak Adam nazwał wszystkie zwierzęta. Jesteś tak piękny i pełen gracji. Nazwę cię Łabędź. A ty? Ty będziesz jeleń. Ty będziesz koń. Ciebie nazwę... Jakby ciebie nazwać? O, struś! Pasuje do ciebie. To nie takie proste. Jest okoń, pstrąg tęczowy i pstrąg źródlany. Ciebie nazwę królik, a ciebie lis. Nie, na odwrót będzie lepiej. Ty będziesz lis, a ty królik. A ty będziesz kot. A twój śpiewający przyjaciel to kanarek. Zaraz, sekundę. Przecież wszyscy wiedzą, że koty wcale nie są przyjaciółmi kanarków. Ale wtedy były młodzieńcze. Zaraz wam opowiem, jak i dlaczego się to wszystko zmieniło. Wszystkie zwierzęta w rajskim ogrodzie żyły w zgodzie ze sobą i z Adamem. Z wyjątkiem jednego. Było to najbardziej przebiegłe, podstępne zwierzę ze wszystkich zwierząt stworzonych przez Boga. Wąż. O nie, proszę, niech pan nie opowiada przy mnie ani o wężach, ani o żmijach. Ja boję się ich, okropnie nie znoszę, nie cierpię. Wiesz, Moki, nie jesteś jedyny. Posłuchaj, a dowiesz się dlaczego. Kiedy wąż obserwował Adama w rajskim ogrodzie, Bóg również go obserwował. Wszyscy macie towarzysza, kogoś takiego samego jak wy. I tak Adam dał nazwy wszelkim zwierzętom i ptakom, ale sam nie miał towarzysza, kogoś do pomocy. Wtedy to Bóg sprawił, że Adam pogrążył się w głębokim śnie. Spał, Bóg wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zapełnił ciałem. Po czym Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę.
jestem, by być z tobą. Kość z moich kości, ciało z mego ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną. Chociaż jak zwierzęta byli nadzy, mężczyzna i jego żona nie odczuwali wstydu. Byli niewinni i mieszkali w raju. Patrz, jakie piękne owoce. Spróbuję, jak smakują. Nie, Ewo, nie. Co się stało? Boże, przebacz. Co się stało? Co zrobiłaś? Nic, chodzi mi o to, czego nie zrobiłem. Nie powiedziałem ci o tym drzewie i jego owocach. W tym ogrodzie obowiązuje nas tylko jeden zakaz. Nie wolno nam nigdy jeść owoców tego drzewa. To drzewo poznania dobra i zła. Jeśli nie usłuchamy zakazu i zjemy te owoce, umrzemy. Umrzemy? Co to znaczy? Co to znaczy, że umrzemy? To oznacza koniec. Koniec wszystkiego, co tu mamy. Wszystkiego. Koniec tej doskonałości. To jest drzewo życia. Jego owoce dają nam nieśmiertelność. Możemy je jeść i żyć wiecznie. Ale pod żadnym pozorem nie wolno nam jeść owoców tego drzewa. Skoro Bóg tak kazał, musimy się z tym godzić. Tak. Ale trochę szkoda. Te owoce wyglądają tak smakowicie. Tak, to prawda. Tak jest. Tak jest. Owoce tego drzewa są bardzo smaczne. Nie, 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 nie. Proszę, niech pan już nie opowiada. Nie chcę nic wiedzieć o tych wężach. Ale ten umiał mówić. Takie tu są najgorsze. O, chyba będzie padać. Tak, lepiej przejdźmy pod dach. Tam, do mojego taty. Tato, widziałeś kalifa? Set, już ci mówiłem, że kalif to twój wąż i ty za niego odpowiadasz, nie ja. Kalif, gdzie jesteś? Ale może nie uciekł. Kalif! Jak go zobaczysz, to mu powiedz, gdzie jestem, dobrze? Masz, to dla was, pewnie już zgłodnieliście. O, dziękuję, tato. Ech, nie znoszę węży. Tak, i pewnie dlatego mój syn go trzyma. Podziękuj tacie, Set. Jest bardzo hojnym człowiekiem. I ma najlepsze jabłka na świecie. Cieszę się, że jesteś zadowolony, bo za chwilę wrócimy do przebiegłego węża. Tylko nie, nie, nie to. Ja tak nie cierpię węży. Tak, Moki. Adam i Ewa i najsłynniejszy wąż, a może raczej wąż o najgorszej sławie w historii. Spokojnie. Nie chciałem cię przestraszyć. O, gdzie jest Adam? Zajmuje się drzewkami oliwkowymi. O, popatrz, co się stało z owocami. Chodź. Zaprowadzę cię do najsłodszych owoców w całym ogrodzie. Zrobisz niespodziankę Adamowi. Naprawdę? Chodź. No dobrze. Jesteśmy. Ale to jest właśnie to drzewo, którego nam nie wolno dotykać. To są zakazane owoce. Czy Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew tego ogrodu jedzcie owoce? Na pewno nie. Wolno nam jeść owoce wszystkich drzew, oprócz owoców drzewa w środku ogrodu. Nie wolno nam ani dotykać, ani jeść owoców tego drzewa. Jeśli je zjemy, umrzemy. I ty w to uwierzyłaś? Na pewno nie umrzecie. Ale... Ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc tego drzewa, otworzą się wam oczy. I ty i Adam będziecie jak bogowie,
będziecie znali dobro i zło. Te owoce są naprawdę piękne. Tak jest. Tak jest. Witaj, przyjacielu. Chodź, poszukamy Ewy. No, nie czekaj. Spróbuj, sama zobacz. Ale Adam... będzie zadowolony. Dzięki tobie będzie mądry jak Bóg, a ty będziesz jego bóstwem. Widzisz? Dotknęłaś i nic się nie stało. Teraz... spróbuj. Co się stało? Och, wyśmienity. Adam będzie zadowolony. Będę? A z czego? Z tego. Ugryź, jest pyszne. No, wygląda smakowicie. Po raz pierwszy w raju nie wszystko było doskonałe. Coś się tu stało. Stało się coś niedobrego. Czuję się... Tak, czuję się... dziwnie. Nago. Tak. Ja tak samo. Ten owoc. Zjedliśmy zakazany owoc. Szybko. Musimy się schować. Dzień zbliżał się ku wieczorowi. Usłyszeli kroki Boga przechadzającego się po ogrodzie. Adam i Ewa ukryli się, przerażeni tym, co uczynili. I od tej chwili człowiek poznał już dobro i zło. Adam i Ewa spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. I co? Co było dalej? Nie mogę się po prostu doczekać. Kali, znalazłeś mojego węża, Moki. Dziękuję, dziękuję. Nie ma za to. Jak już mówiłem, Bóg zawołał Adama i Ewę. Adamie! Adamie, gdzie jesteś? Usłyszałem twój głos. Przestraszyłem się, bo jestem nagi. I ukryłem się. Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z zakazanego drzewa? Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i zjadłem. Niewiasto, dlaczego to uczyniłaś? To wąż. To wąż mnie zwiódł. Jadłam? Wężu! Bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i wolnych. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Idź, Adamie! Idź, Ewo! Precz z rajskiego ogrodu! Precz stąd na zawsze! Trudzie będziesz zdobywał od ziemi pożywienie. W pocie oblicza twego będziesz zdobywał pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I wypędził Bóg Adama i Ewę ze swego ogrodu. A wiecie, co ja myślę? Co? Bóg pokazał raj ludziom, żeby wiedzieli, co stracą, jak nie będą mu posłuszni. Więc to dzięki Adamowi i Ewie wiemy, co jest dobrem, a co złem. I żeby coś mieć, musimy zdobyć to w pocie czoła. Dokładnie tak jak ja. Sam zajmuję się drzewami, sam zbieram owoce. Poczęstujcie się. A czy na pewno nie ma pan jakiegoś węża w koszyku? Ależ nie cierpię węży. Macie, weźcie je ze sobą. Syn powiedział, że przed wami szmat drogi. Przed nami rzeczywiście kawał drogi.
Dlaczego nie możemy wrócić do raju? Tak, chodźcie, sami go znajdziemy. Nikt z nas nigdy nie wróci do rejskiego ogrodu. Bóg zesłał ognisty miecz, by na wieki bronił wstępu do raju. I powiedział Bóg: oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Księga Rodzaju, z której zaczerpnięto tę opowieść, oznacza początek, a nie koniec. Początek całej ludzkości, początek czasów, początek wszystkiego.